wiejskich. I tu jest dopiero program funkcjonalno-użytkowy zabudowy centrum. Remonty wiatru, zagospodarowania to jest dodatkowe 150 tysięcy, ale w następnym rozdziale drogi publiczne jest też dopiero centrum budowa układu jest za 3 tysiące złotych. Takie dwie pozycje właściwie dotyczące tego samego. Prawie tego samego, dlatego że tam, gdzie jest to 3 tysiące, to jest początek inwestycji projektu układu drogowego, a ten układ drogowy jest przewidziany razem z mediami, czyli z kanalizacją, oświetleniem, utwardzeniem całego układu komunikacyjnego. Ale tam, jak Państwo zobaczą na naszej planszy, najlepiej to widać w planszy koncepcji zagospodarowania centrum, to bardzo ważne zadanie spełniają tak parkingi, jak również cały układ komunikacyjny, pod którym muszą się te media doprowadzające całą tą kanalizację, oświetlenie, nie wiem co tam jeszcze, znaleźć. Czyli do poszczególnych budynków, które tam w przyszłości zaistnieją, również te media razem z układem komunikacyjnym muszą zostać opracowane. I tu jest rozpoczęcie tego zadania około połowy roku 2014 i na to nam więcej pieniędzy na punkt startu nie potrzeba, jak tylko te 3 tysiące złotych. Natomiast w 2015 roku mamy zakończenie tego zadania, zakończenie projektowania. A to 150, bo to 150. Ta inwestycja ma również tę samą, 60-50. To nie może to być w jednym, jak powiedzieć, w jednej kwocie, to musi być to wymienione dwa razy. W zasadzie ma Pani rację, że to by mogło być w jednej, ale w UPF-ie powinno być już skonkretyzowane. Dlatego to zostało wyodrębnienie, bo w UPF-ie w 2015 roku mamy już konkretną nazwę zadania. Tak? Nie ogólnie zagospodarowanie centrum, tylko mamy układ komunikacyjny. Dlatego jest to osobne. Ja jeszcze może do tego Pani wójt, bo te 150 tysięcy to rozumiem, że te budynki, które tam ta obora tak zwana i te co w tej chwili zajmuje rzut, to będzie wyburzone w tych pieniążkach, tak? Czy nie? Na pewno jest to na inwentaryzacji, na zagospodarowanie części tego terenu, który tutaj jest. Jeżeli ZUK zdąży uporać się z nową siłą, to wyburzymy, jeżeli nie, to nie wyburzymy. Na pewno chcemy również taki projekt funkcjonalno-użytkowy zrealizować. Ten projekt funkcjonalno-użytkowy będzie nam potrzebny do zorganizowania przetargu, bo myślę, że musimy doprowadzić do tego, że pójdziemy albo drogą sprzedaży poszczególnych części gruntu pod zabudowę, albo też w całości w partnerstwie publiczno-prywatnym rozpoczniemy realizację zagospodarowania centrum dopiero. Bo jasna sprawa, że sami tego nie wykonamy. I taki program funkcjonalno-użytkowy przybliży nas, doprowadzi do przygotowania przetargu, czyli tego kroku pod faktyczną już zabudowę. Czyli ja rozumiem, że kończone użytkowy zabudowy, to ja rozumiem pod tym, że po prostu jeżeli to coś zostanie, nie wiem, stworzone, to myślę, że będzie przedstawione mieszkańcom i ja uważam, że w sposób mieszkańcy mogą uwagi lub jakieś tam wnioski do tego projektu. Tak można to rozumieć? No koncepcja już jest zrobiona. Jeżeli mają mieszkańcy jakieś uwagi, to niech już teraz zgłaszają, bo nic nie chcemy się wychylać ponad koncepcję. Koncepcja jest wykonana w sumie. Program funkcjonalno-użytkowy to jest coś innego niż projekt. Projekt będziemy realizować tylko i wyłącznie na układ komunikacyjno-mediowy, tak? Ale przyłączę na przykład, jeżeli nie,
to gdzie zostawimy te przyłącze? To ja uważam, że to jest nie, może się mylę, ale ja uważam, że po prostu najpierw by musiało coś powstać, żeby media ciągnąć, żeby wiadomo, gdzie, w którym miejscu przyłącze i tak dalej. Być może ci, co będą budować, co będą budować, co będą budować, co będą budować. Bo program funkcjonalno-użytkowy jest pierwszy i on powinien powstać w pierwszym półroczu, a w drugim półroczu zlecimy opracowanie tego programu projektu. Panie Wójcie, remont wiatry, to widzę, co tam przewidujemy na tym remoncie, co tam ma być zrobione tu na tej wiatrze? Tu widzę, że remont wiatry jest. Taka jest kwota? Nie, to jest wszystko wiatry. To jest wszystko wiatry, 150 tysięcy. Mamy już projekt wzmocnienia tej wiaty za około 60 tysięcy ma to kosztować. Trzeba po prostu wzmocnić konstrukcję, żeby ta wiata była bezpieczna. Ona nie jest bezpieczna. No tyle, no, jak te wiaty nie zwaliły teraz, to już się a te huragany nie zwaliły. No ja nie będę się podpisywać, jeżeli wiem, mamy ekspertyzę, że trzeba ją poprawić. I tyle ludzi tam wpuszczamy. Przynajmniej dwa razy do roku, jeśli nie trzy, to uważam, że wiata musi być bezpieczna. Bo to jest wiata jakaś tam kiedyś użytkowa przywieziona skądś. Ja mam teraz zawsze takie pytanie tutaj, bo my tutaj mamy budowę ulicy Wodnej, u nas wykonanie projektu za 30 tysięcy. Następne później są takie zapytania, tak jak na Leśnej jest duży przetarg i na budowę, ale w Więckowicach, bo jeziora Sosnowa z kolei jest na 3000, 2014 plus wykonanie. I teraz chciałbym się tak dowiedzieć, bo te 3000 jużśmy dyskutowali wcześniej i te 3000 były podpisywane, czy my w tych latach na te 3000 zlecenia, bo to tak można, bo to tak jest powiedziane, będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby to wszystko obsłużyć, bo tam jest Więckowice w dwóch miejscach, a muszę się zapytać, bo Więckowice nas też wybierali, więc z kolei nie wiem, jak tu się ma, tu 3000, tu 30 tysięcy. Nie powinno się tak pytać, bo akurat dopiero jest Wodna jest do siebie, ale że z kolei przedstawicielami jesteśmy Więckowic i Zgorowa, więc mi się jednakowo traktować. Pyta się pan o to, dlaczego na ten projekt jest więcej, a na ten mniej, tak? Chociażby tak by to w początkowej fazie można by było tłumaczyć, bo Leśną zrozumiałem, że ulica Leśna jest ulica Wodna. Jest to krótka ulica, jest to tylko przebudowa, bo w ogóle to... No i na tej ulicy jest 3000, a tu jest 30. Ale jakie 3000? 3000 to jest początek zadania. Proszę Państwa, mechanizm 3000 przyjęty tutaj przez nasze referaty, to jest na start inwestycji. Te 3000 umożliwia, że o pół roku wcześniej możemy przystąpić do realizacji zadania. W połowie roku, bo dokumentacja robi się około roku. Ale ja tak? To się zapytałem, dlaczego Wodna ma 30 tysięcy, a te dwie mają 30. Jeżeli ma 30, to znaczy, że ten projekt ma być w ogóle skończony już w tym roku. Uważamy, tak. I rozpoczęta może być nawet a teraz leś na tym okończenie, jak jest 3000, to zdaję sprawę, bo tu jest przetarg, to jest projekt zrobiony.